W sercu Maryi. Święty Ignacy Loyola Ćwiczenia duchowne Odcinek ósmy Tydzień trzeci Tydzień trzeci, dzień pierwszy 190 Pierwsza kontemplacja o północy o tym, że jak to Chrystus nasz Pan udał się z Betanii do Jerozolimy aż do ostatniej wieczerzy włącznie. Punkt 289. Zawiera ona w sobie modlitwę przygotowawczą, trzy wprowadzenia, sześć punktów i rozmowę. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna. Punkt 46. 191 Wprowadzenie pierwsze. Uświadomić sobie wydarzenie: Chrystus, nasz Pan, wysłał z Betanii do Jerozolimy dwóch uczniów, żeby przygotowali wieczerzę, a potem on sam przybył na nią z innymi uczniami. Kiedy spożył baranka paschalnego i zakończył wieczerzę, umył im nogi i dał swoje najświętsze ciało i najdroższą krew swoim uczniom, oraz wygłosił do nich przemówienie. Po tym jak Judasz wyszedł, żeby sprzedać swego pana. 192. Wprowadzenie drugie. Wyobrażenie sobie miejsca. Tutaj przyjrzeć się drodze z Betanii do Jerozolimy. Czy jest szeroka, czy wąska, równa, itd. Podobnie przyjrzeć się miejscu wieczerzy, czy jest przestronne, czy małe, czy tak urządzone, czy inaczej. 193. Wprowadzenie trzecie: prosić o to, czego chcę. Tutaj prosić o współczucie i zawstydzenie, ponieważ z powodu moich grzechów Pan idzie na mękę. 194. Punkt pierwszy. W pierwszym punkcie trzeba widzieć osoby biorące udział w wieczerzy, a oddając się refleksji. Starać się osiągnąć jakiś owoc. Punkt drugi. Słuchać, co mówią, i podobnie starać się osiągnąć jakiś owoc. Punkt trzeci. Patrzeć na to, co robią, i starać się zdobyć jakiś owoc. 195. Punkt czwarty. Zastanowić się nad tym, co Chrystus nasz Pan cierpi, lub co chce wycierpieć w swoim człowieczeństwie. Odpowiednio do fragmentu, nad którym się rozmyśla. Tutaj trzeba zacząć się silnie pobudzać do boleści, smutku i łez. Tak też należy postępować w punktach, które następują. 196. Punkt 5. Rozważyć jak bóstwo się ukrywa. To znaczy, że chociaż mogło zniszczyć swoich nieprzyjaciół, tego nie czyni. Oraz jak pozwala by najświętsze człowieczeństwo cierpiało tak okrutnie. 197. Punkt 6. Rozważyć, że to wszystko cierpi on za moje grzechy i tak dalej. I co ja powinienem czynić i jak cierpieć dla niego. 198. Rozmowa. Zakończyć rozmową z Chrystusem naszym Panem, a na końcu odmówić Ojcze nasz. 199. Uwaga. Trzeba zauważyć, jak to już częściowo wyjaśniono w punkcie 54, że w rozmowach powinniśmy rozmawiać i prosić odpowiednio do okoliczności, czyli odpowiednio do tego, jakim jestem poddany pokusom, lub jakie odczuwam pociechy, a także odpowiednio do tego, czy chcę zdobyć tę lub inną cnotę. Następnie według tego, czy w tę, czy w inną stronę chce się ukierunkować, czy chce odczuwać ból z powodu tego, co kontempluje, czy się z tego cieszyć. Wreszcie prosić trzeba o to, czego w szczegółowych sprawach najbardziej pragnę. W ten sposób odprawiający ćwiczenia może przeprowadzić jedną tylko rozmowę z Chrystusem, naszym Panem. A jeżeli przedmiot kontemplacji albo pobożność go poruszy, może przeprowadzić trzy rozmowy, jedną z matką, drugą z synem, a trzecią z ojcem. W ten sam sposób, jak to powiedziano w drugim tygodniu w rozmyślaniu o parach ludzi. Punkt 156, uwzględniając uwagę, która następuje zaraz po parach. Punkt 157. 200. Druga kontemplacja o świcie. Będzie o tym, co się wydarzyło od ostatniej wieczerzy aż po ogród oliwny włącznie. Modlitwa przygotowawcza zwyczajna Punkt 46 201 Wprowadzenie pierwsze Przypomnieć sobie wydarzenie. Tutaj będzie o tym, jak Chrystus nasz Pan razem ze swoimi 11 uczniami zszedł z góry Syjon, gdzie się odbyła wieczerza, Ku Dolinie Jozafata, i pozostawił ośmiu uczniów w jednej części ogrodu, a innych trzech w innej jego części. Następnie oddał się modlitwie, pocił się jakby kroplami krwi, potem trzykrotnie modlił się do Ojca i obudził ze snu trzech swoich uczniów. Następnie to, jak na jego głos upadli jego nieprzyjaciele, a Judasz dał mu pocałunek pokoju. Święty Piotr odciął ucho. Malchusowi, a Chrystus mu je przyprawił. Został potem pojmany jak złoczyńca. Prowadzili go w dół przez dolinę, a potem w górę ku domowi Annasza. 202. Wprowadzenie drugie. Wyobrazić sobie miejsce. Trzeba tu przyjrzeć się drodze z góry Syjon do doliny Jozafata i podobnie ogrodowi oliwnemu. Czy jest mały, czy obszerny, takiego rodzaju lub innego. 203. Wprowadzenie trzecie. Prosić o to, czego chcę. Podczas rozmyślań o męce, właściwą rzeczą jest prosić o uczucie bólu razem z Chrystusem bolejącym, uczucie udręki z Chrystusem udręczonym, o łzy, wewnętrzną udrękę z powodu tak wielkiego udręczenia, jakie Chrystus zniósł dla mnie. 204. Uwaga pierwsza. W tej drugiej kontemplacji, po modlitwie przygotowawczej i trzech przygotowaniach, o których była mowa wyżej, trzeba zachować ten sam sposób postępowania z punktami i rozmową, jak to miało miejsce w pierwszej kontemplacji o ostatniej wieczerzy, punkty 194 do 198. W porze mszy świętej i nieszporów trzeba dwukrotnie powtórzyć pierwszą i drugą kontemplację, a potem przed kolacją przeprowadzić zastosowanie zmysłów do tych dwóch kontemplacji. Zawsze jednak trzeba to poprzedzić modlitwą przygotowawczą i trzema wprowadzeniami odpowiednio do rozważanych tajemnic, w taki sam sposób, jak to powiedziano w drugim tygodniu. Punkty 119, 159 i 72. 205. Uwaga druga. W zależności od tego czy wiek, zdrowie i usposobienie pozwala na to odprawiającemu ćwiczenia, niech odprawia każdego dnia pięć ćwiczeń albo mniej. 206. Uwaga trzecia. W tym trzecim tygodniu zmienić trzeba częściowo drugą i szóstą addycję punkty od 73 do 80 i 130. Druga zmieni się w ten sposób, że zaraz po rozbudzeniu się przywiodę do siebie na pamięć to, dokąd i do czego zmierzam. I przebiegając pokrótce kontemplację, którą zamierzam odprawić, odpowiednio do tajemnicy, podczas wstawania i ubierania starał się będę o smutek i ból z powodu bólu i męki Chrystusa, naszego Pana. Adycję szóstą trzeba zmienić przez unikanie myśli radosnych, nawet dobrych i świętych. Na przykład o zmartwychwstaniu i chwale, zamiast tego pobudzał będę siebie do boleści, cierpienia i udręczenia, przypominając sobie często trudy, umęczenie i boleści Chrystusa, naszego Pana, który wycierpiał od chwili narodzenia aż do tajemnicy męki, w której teraz się znajduje. 207, uwaga czwarta. Rachunek sumienia szczegółowy. Trzeba odprawiać o ćwiczeniach i adycjach obecnych, tak jak się to odbywało w poprzednim tygodniu. Punkt 160. Dzień drugi. 208. O północy trzeba odprawić kontemplację o tym, co się wydarzyło od ogrodu oliwnego po dom Annasza włącznie. Punkt 291. O świcie od domu Annasza do domu Kajfasza włącznie. Punkt 292. Następnie dwa powtórzenia i zastosowanie zmysłów odpowiednio do tego, jak już powiedziano. Punkt 204. Dzień trzeci. O północy od domu Kajfasza do Piłata włącznie. Punkt 293. O świcie od Piłata do Heroda włącznie. Punkt 294. A potem dwa powtórzenia i zastosowanie zmysłów w ten sam sposób, jak już powiedziano. Punkt 204. Dzień czwarty. O północy od Heroda do Piłata. Punkt 295. I kontemplować połowę tajemnic związanych z domem Piłata. W ćwiczeniu o świcie pozostałe tajemnice tego domu oraz powtórzenia i zastosowanie zmysłów, jak powiedziano w punkcie 204. Dzień 5. O północy od domu Piłata aż po przybicie do krzyża. Punkt 296. O świcie od podwyższenia na krzyżu aż po skonanie. Punkt 297. A potem dwa powtórzenia i zastosowanie zmysłów. Punkt 204. Dzień 6. O północy od zdjęcia z krzyża aż do grobu włącznie. Punkt 298. A o świcie. Od grobu po dom, w którym przebywała nasza pani po pogrzebaniu syna. Dzień siódmy. Kontemplacja o całej męce łącznie podczas ćwiczeń o północy i o świcie a zamiast dwóch powtórzeń i zastosowania zmysłów, przez cały ten dzień rozważać, jak najczęściej się da: jak najświętsze ciało Chrystusa naszego Pana zostało odłączone i oddzielone od duszy, a potem gdzie i jak je pogrzebano. Podobnie rozważać trzeba osamotnienie naszej pani, jak jej wielki ból i umęczenie, a potem oddzielnie osamotnienie uczniów. 209. Uwaga. Trzeba zaznaczyć, że ten, kto się chce dłużej zajmować męką, powinien się zająć w każdej kontemplacji mniejszą liczbą tajemnic, czyli przedmiotem pierwszej kontemplacji niech będzie tylko sama ostatnia wieczerza. Przedmiotem drugiej umycie nóg, trzeciej dar najświętszego sakramentu, czwartej przemówienie, które im Chrystus wygłosił. Podobnie trzeba postąpić z innymi kontemplacjami i tajemnicami. Podobnie, po skończeniu tajemnic męki, niech też na jeden cały dzień weźmie połowę całej męki, na drugi dzień drugą połowę, a na trzeci całą mękę. I przeciwnie, kto chce bardziej skrócić kontemplację o męce, Niech za przedmiot kontemplacji o północy weźmie ostatnią wieczerzę, o świcie ogród oliwny, w porze mszy świętej dom Annasza, w porze nieszporów dom Kajfasza, a godzinę przed kolacją dom Piłata. Tak więc, pomijając powtórzenia i zastosowanie zmysłów, każdego dnia odprawi pięć odrębnych ćwiczeń, a przedmiotem każdego z tych ćwiczeń będzie odrębna tajemnica męki Chrystusa, naszego Pana. Potem, kiedy już tak ukończy całą mękę, może następnego dnia kontemplować całą mękę łącznie, w jednym ćwiczeniu lub w różnych, według tego, co uzna za owocne dla siebie.